Zawodnik sportowego klubu karate Senshitchew, Miłosz Sabiecki, reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Karate Shotokan, jakie odbyły się niedawno w Bielsko-Białej. Biało-czerwoni w klasyfikacji medalowej zajęli trzecie miejsce za Rosją i USA. Do sukcesu Polaków przyczynił się 15-letni wychowanek trenera Arkadiusza Stubby, który w konkurencji kumite młodzików zdobył srebrny medal. Mistrzostwa Świata odbyły się w Bielsko-Białej, startowało tam ponad 500 zawodników. W pierwszej walce zawalczyłem z reprezentantem z USA, z którym wygrałem w dogrywce 1-0. W drugiej walce miałem Hiszpana, z którym gładko poszło i 2-0 było. W następnej walce to był już półfinał z reprezentantem Anglii. No, dostałem się do finału, gdzie nie było już tak łatwo i Rosjanin był, no niestety przegrałem i zdobyłem wicemistrza świata. Miłosz obecnie ma 15 lat, trenuje od lat 8, co pomaga mu osiągać sukces. Na pewno systematyczność, ciężka praca na treningu, na pewno wsparcie rodziców. Moim planem na ten rok jest zostać mistrzem świata w WKF-ie. Te zawody odbędą się właśnie w Dżakarcie. Ogólnie dalsze plany to chciałbym pojechać na olimpiadę, reprezentować Polskę i zdobywać właśnie medale dla Polski.